Ten pociąg się nie zatrzymał. Bilet mam. Cóż z tego? Nie można do niego wsiąść. Dzisiejszy temat lekcji. Transport. Wsiadamy. Dzień dobry wszystkim. Dzisiejszy temat komunikacja. Komunikacja w Polsce i na świecie. Pierwszy punkt to komunikacja i transport. Drugie rodzaje transportu. Trzecie łączność. I teraz tak. W punkcie numer 1 musimy się zastanowić, czym jest komunikacja. Komunikacja nie jest tym samym co transport, ponieważ komunikacja wewnątrz siebie ma zarówno łączność, jak i transport. Czyli to są dwie takie odnogi, które łączą się w komunikacji. Więc to, że mówimy na przykład komunikacja miejska, to jest niepoprawne. Niepoprawne dlatego, bo powinniśmy mówić nie komunikacja miejska, tylko transport miejski, ponieważ to jest transport, a nie łączność, tak? No nie wiem, jeszcze nie widziałem, żeby w autobusie można było dzwonić albo korzystać z internetu, nie wiem, siedząc na jakimś tam miejscu, na krześle, nie? Które jest wewnątrz. No nie ma takiej możliwości, no bo to jest transport. My korzystamy z przejazdu, a nie z łączności w tym wypadku. Czyli mamy tak, komunikacja, czyli transport i łączność. Punkt numer 2, rodzaje transportu. Transportu mamy rodzajów trochę. Po pierwsze to jest transport lądowy. Transport lądowy to są zarówno transport, i teraz dobra, żeby to sobie napisali. Transport lądowy. A. To jest transport drogowy. Drogowy. I w drogowym mamy zarówno transport autobusowy, transport ciężarowy, samochodowy, transport rowerowy też, hulajnogowy też. Więc te wszystkie, które poruszają się po drogach. Następnie mamy transport szynowy. Transport szynowy, który też jest lądowym, bo porusza się ten pojazd po lądzie, natomiast ma już specjalną drogę szynową. No i mamy tak, tramwaje, pociągi różnego rodzaju, ale też metro. Metro też jest elementem, który wiąże się z transportem szynowym. Kolejna rzecz to jest transport rurociągowy. Rurociągowy, czyli wszystkiego rodzaju towary, które są przenoszone przez towary, albo, no tak, głównie towary, bo ludzie jeszcze nie są przewożeni rurociągami, jeszcze nie ma takiej technologii, więc rurociągowy też jest głównie w transporcie paliw, gazu ziemnego, ropy naftowej, wody, wodociągi też są elementem takiego rurociągu, ale już na mniejszą skalę, ponieważ rurociągi są budowane głównie kontynentalnie, tak, rurociągi przyjaźń, rurociąg jamalski też. To wszystko jest już wybudowane w formie transportowej. Następnie mamy transport wodny. Transport wodny mamy dwa rodzaje. Pierwszy jest morski, czyli ten, który się porusza i po morzach, i oceanach. I mamy po rzekach, ten kolejny, czyli po rzekach, jeziorach, czyli śródlądowe. Jakie są różnice? Diametralne, ponieważ statki morskie w transporcie morskim są o wiele większej powierzchni bazowej. Zresztą jesteście akurat w logistykami, to wiecie, jak to wygląda, jakie to są statki, rodzaje. To są kontenerowce, są też te, które przewożą ropę naftową. Tankowce są, więc to są statki o dużej powierzchni bazowej, która tak naprawdę jest o wiele większa niż zwykłe promy czy statki pasażerskie, które też się do tego zaliczają, do transportu morskiego, ale już w nieco innym zakresie. No i mamy jeszcze transport powietrzny. Powietrzny dwa rodzaje. Pierwszy to jest transport lotniczy, czyli korzystanie z lotnisk, z samolotów, które latają pomiędzy kontynentami, pomiędzy krajami, miastami. I jest też transport
kosmiczny, który też się zalicza tutaj, ale ten transport już nie jest ogólnodostępny, tak? Nie możemy polecieć na Księżyc, bo tak sobie chcemy, tylko po prostu trzeba zakupić dosyć dużo kosztujący bilet, który tam nam pozwoli polecieć. No i teraz tak, mamy coś takiego jak porty i terminale. Porty i terminale, które wiążą się z podróżą pasażerów, odprawą pasażerów, no i też odprawą czy przyjęciem towarów. No i mamy porty lotnicze, mamy porty morskie, mamy porty. No i teraz tak, porty morskie w Polsce to chociażby Gdańsk, Gdynia, Świnoujście czy Szczecin, natomiast porty śródlądowe, które też występują jako porty wodne, to są chociażby porty we Wrocławiu, chociaż ten port jest, można powiedzieć, no nie tak mocno rozwinięty jak inne, które znajdują się chociażby w Niemczech. Nie? No i mamy porty lotnicze, które są o wiele bardziej znane. Porty lotnicze, chociażby port lotniczy wrocławski, gdański, Okęcie i tak dalej. Dobra. No terminale to też głównie wiąże się z terminalami pasażerskimi, chociaż są też terminale kontenerowe, ale pasażerskie, no to mamy i zarówno autobusowy. Autobusowy jest morski terminal, który jest związany z portem. Mamy też terminale lotnicze czy kolejowe, również na terenie Wrocławia. Takie występują. No i teraz mamy jeszcze problemy w transporcie. Problemy w transporcie są dosyć duże, ponieważ widać teraz na bieżąco, że transport nie radzi sobie z brakiem pasażerów. Jeżeli pasażerowie korzystają z transportu, no to on się zwraca. Natomiast jeżeli jest sytuacja taka, gdzie ten transport musi być realizowany, a pasażerów nie ma, no to on powoli upada. Więc tutaj tani przewoźnicy, chociażby lotniczy jak Wizz Air albo EasyJet albo Ryanair, którego pewnie znacie, no, mają problem, ponieważ one bazują na tym, że bardzo dużo przewożą pasażerów po niskim koszcie, no ale na tym korzystają. Natomiast wtedy, gdy jest zastój, tak jak mamy dzisiaj, ten transport kuleje, ponieważ przewozy zostają zamrożone, natomiast maszyny stoją. Pracownicy muszą być opłacani. Transport, przynajmniej minimalny, musi być zapewniony, mimo tego, że tych pasażerów no, prawie że nie ma. Więc tutaj koszty są o wiele wyższe do prowadzenia tej działalności, aniżeli w produkcji przemysłowej, którą można zamknąć i koniec. Nie? Następnie mamy no problemy związane z chociażby zanieczyszczeniami, nie? Czyli problem zanieczyszczenia transportu w mieście, smogu, który też się pojawia, więc to jest bardzo duży aspekt, który warto się zastanowić, czy w ogóle jest rozwiązywalny, czy można zamienić samochody, które są na gaz albo na benzynę, na te, które są elektryczne. Czy to w ogóle się opłaca i czy to w ogóle ma sens bycia we współczesnym świecie. No i kolejny, trzeci punkt to łączność. Łączność, czyli wszystkie te elementy, które pozwalają nam się komunikować. Komunikować się zarówno pisemnie, jak i bezpośrednio. Tak, pisemnie i bezpośrednio. No i bezpośrednio mamy chociażby internet, mamy telefonię, którą słuchamy rozmów, mamy telewizję. Telewizja też jest elementem komunikacji, łączności, która pozwala nam na zdobywanie informacji. Może niekoniecznie, że możemy się porozumieć tak z telewizją, chyba że ktoś lubi gadać do telewizora, to może. Natomiast ogólnie telewizja daje nam informacje z zewnątrz do nas. No, jest jeszcze radiofonia. No i kiedyś była jeszcze telegrafia. Telegrafia to było też porozumiewanie się przez wysyłanie wiadomości, tak jak SMS. Tylko, że na zasadzie
często pisemnej, ponieważ my wysyłaliśmy wiadomość, ona szła do, głównie na poczcie to wysyłano takie telegramy, ona była przekonwertowywana na ciąg znaków, które później z drugiej strony ktoś odbierał, odkodowywał i nam przysyłał później wiadomość, jaką ktoś nam wysłał z jakiegoś tam innego miejsca. Oczywiście teraz to możemy zrobić bezpośrednio wysyłając SMS-a. Natomiast ówcześnie było to o wiele, wiele trudniejsze, no i dłużej trwało. No i mamy jeszcze coś takiego jak współczesne, już nowoczesne możliwości przesyłania danych. No to są na przykład niebieskie zęby. Niebieskie zęby, tak. Bluetooth. Niebieskie zęby. Niebieski ząb. Czyli przesyłanie wiadomości albo plików, zdjęć i tak dalej za pomocą bezprzewodowej sieci, tak? Bezprzewodowych fal, które nam tutaj przesyłają te wiadomości, te pliki, które chcemy przekazać komuś. Bezkosztowo z jednej strony, a z drugiej strony też bez przymusu korzystania z sieci, tak, z sieci jakichś tam, które funkcjonują. Dobrze. Zadania będą, prześlę. Póki co, trzymajcie się.